Się połączy ponownie. Teraz się pewnie znowu się odłączy. W ogóle nie zmieniliśmy tutaj, prawda? Chcemy 60 FPS-ów. A co mówiłem, problem z botami, jaki ja widzę, to ten, że zaczynają przeciwko siebie, tak? Na wprost. Tak więc, jeżeli dwa boty są w siebie, to może go bezpośrednio trafić, bo one i tak lecą na początku na siebie, dopiero później robią jakieś uniki. Więc wystrzeliwując pocisk w niego, on pierwszy pocisk zawsze trafi od razu, w pierwszych sekundach. Więc być może, jeżeli się wylosuje broń, która robi 100 damage'u, to ona z jednym strzałem zabije od razu przeciwnika, od razu w pierwszych 3 sekundach, tak? Sorry, bo ja na telefonie. Ale w sensie na telefonie oglądasz? O. Ciekawe, czy właśnie, czy widzisz w sensie w ogóle cokolwiek z ekranu? Czy czat masz osobno, czy jak to jest? Na przykład bardzo mi się podoba, jak ma teleskop zrobiony, wyświetlanie czatu. Boże, teleskop się nazywa, tak? Czy na telefonie nie działa? Całkiem? Aha, dobra. To się teleskop nazywa, czy...? Tak, to jest teleskop, co można właśnie streamować z tabletu, tak? Czy z jakiegoś telefonu. Wszystko widzę. Fajnie. Po prostu siedzimy teraz i patrzymy na grę, jak ona sama gra i sobie patrzy na boty. Co to było? Czemu on strzelił w ogóle w innym kierunku? Bot obrócił się w innym kierunku, bo mamy przecież radar i widzimy. I wystrzelił w... Okej, okay. Właśnie po to to robimy. A co się stanie, jak wpiszę teraz komendę? No właśnie to też, o czym chciałem mówić, że wyniki nie są miarygodne, bo ktoś może wpisać komendę na zwiększenie szybkości i nagle się to stanie, tak? Więc to nie są, no, dobre wyniki. Jesteś obrócony w jego kierunku, strzel teraz w niego. No i leć i strzel. Dobrze. Już myślałem, że on nagle wykręci w innym kierunku i strzeli. Ten w ogóle nie trafił. I w sumie tak z jakiegoś powodu, właśnie teraz jak mamy tych dwóch tylko botów, to mamy właśnie 24-26 FPS-ów podczas nagrywania, podczas streamowania, tak? To jest ciekawe, bo... Seems good. W sumie musiałbym sprawdzić, czy... Właśnie, zobaczmy tą broń przy okazji. W 20 sekund uznało, że to zabiło go, tak? Bo takie FPS-y mamy. Co miałeś taki? Name nam w ogóle nie interesuje, prawda? Bardzo dużo energii ten pocisk wymagał. Małe obrażenia robił. Robisz gry multiplayer. W sensie robię gry lokalny multiplayer. Tak, dwa pady. Bo jakoś zwykły multiplayer, w sensie online multiplayer, do mnie nie przemawia, bo jest suchy, tak? Jest naprawdę suchy. Nie wprowadza już nic ciekawego. Za to właśnie multiplayer lokalny, co-op, coach multiplayer tak zwany, gdzie gracze siedzą koło siebie i mogą ze sobą bezpośrednio gadać. Niby tak, niby jest możliwość taka, że wiecie, że jakiś voice chat, bo tak no, jest wejście na słuchawki na przykład z Xboxowych, PS-owe na przykład mają wbudowany mikrofon, wszystko. Xbox One też ma wbudowany mikrofon, tak? Swój. Wpada. Nie jestem pewien teraz, już. Nie mam znajomych, którzy mają Xboxa, tak o. Xbox One. No i po prostu sama interakcja właśnie pomiędzy graczami, którzy siedzą koło siebie, jest dla mnie ważniejsza niż jakaś gra multiplayer, bo... I to jest też powód, dla którego właśnie kibicuję e-sportowi, tak? Bo e-sport ma dla mnie przyszłość rzeczywiście jako... emocje, tak? O to chodzi, tak? No.
I to w sumie też ma być gra, właśnie jeszcze tego nie zrobiliśmy. Bo jest tam obsługa pada, tak, że mogę włączyć pada i nagle zaczynam grać, bo mamy sterowanie klawiatura, mamy sterowanie padem, albo. Ale jeszcze tego nie zrobiliśmy, że w razie jak włączę drugiego pada, to nagle jeden z graczy przejmuje kontrolę, czy dołącza drugi gracz do gry i on przejmuje kontrolę nad botem którymś. I jeszcze tego nie zrobiliśmy, a to jest cały czas w planach. No zabij go w końcu, strzel. Z jakiegoś bardzo dziwnego powodu boty postanawiają skręcać tuż przed strzałem. Leci prosto na niego, strzelił, ale nie trafił, dobra. To ci wybaczę.